Przecież my nie walczymy o przymus, tylko o wybór. A zrobiono przymus! Wady letalne to są bardzo ciężkie wady płodu. Tak. Kobieta jest żywą trumną. Gwałt, zdrowie i życie matki oraz wady płodu. Te kobiety przeżywają dramaty psychiczne. To są ciężkie choroby. One grożą samobójstwem, popadają w ciężką depresję. Siedzę tutaj jako matka, która również straciła dziecko w takich okolicznościach. Wszyscy inni śmiertelnicy plują na nas i rzucają tymi kamieniami. Orzeczenie zapadło większością głosów. No właśnie, co nam zgotowano? Nie tylko nam kobietom, ale nam wszystkim rodzinom. Krzyczy, protestuje przeciwko temu razem z ogromną grupą osób. Monika Sawicka-Kasprzak. Dzień dobry. Pisarka i dziennikarka. Inicjatorka akcji O tym się nie mówi. I współorganizatorka. Inicjatorką jest Anita Czarniecka z Fundacji Damy Radę. Dziękuję za uzupełnienie, ale ja się niezwykle cieszę, bo ja chciałam ten temat poruszyć dawno, ale postanowiłam sobie, że go nie poruszę, dopóki tu nie usiądzie lekarz i nie wyjaśni nam, jak to wygląda ze strony po zamknięciu drzwi gabinetu lekarskiego. Wielu lekarzy odmawiało mi wystąpienia, nawet tych, którzy kuluarowo protestują. A tak naprawdę to słuchajcie, o co chodzi. Chodzi o to, że były niegdyś trzy przesłanki pozwalające na aborcję legalną. Nie podziemną, nie kosztowną, legalną. Trzy przesłanki. Gwałt, zdrowie i życie matki oraz wady płodu. Tak, panie doktorze? Tak, tak było i to nazywamy zgniłym kompromisem, który bardzo ograniczał dostęp do aborcji. Ale niemniej jednak dawał też jakąś opcję wyboru w trzech sytuacjach. Tak. Dzisiaj ta opcja wyboru, ustawą, którą słyszałyście, czytaną głosem kobiety, to dla mnie było bardzo traumatyzujące, że został usunięty trzeci powód, czyli wady płodu. I zacznę od pana doktora, a naszym gościem jest doktor nauk medycznych Grzegorz Pietras. Dzień dobry. Dzień dobry. Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatolog, czyli lekarz zajmujący się życiem płodowym człowieka. Można tak powiedzieć. Ja jestem zachwycona. Pan doktor przyjechał do nas z Lublina, żeby móc nam wyjaśnić tak naprawdę, o co chodzi z tymi wadami wrodzonymi i co na przykład oznacza nomenklatura, która jest używana często, a ja nie wiem, czy dla wszystkich jasna, wady letalne. Bo ten temat uszkodzonych płodów, zaraz panu oddam głos, został wpakowany do jednego worka aborcji w ogóle. A ja, panie doktorze, poproszę, żeby pan nam wyjaśnił z punktu widzenia medycyny. Jakie wady dziecka najczęstsze mogą wystąpić w okresie ciąży? I co to są wady letalne? I już zamieniamy się w słuch. No niestety, nasz gatunek nie jest idealny. Wady wrodzone zdarzają się dość często. W chwili narodzin szacuje się, że od 3 do 5% dzieci, czyli nawet w niektórych szacunkach co 20 dziecko ma jakąś wadę wrodzoną. Oczywiście wadą wrodzoną może być dodatkowy palec, rzeczy błahe, ale jeszcze do 8 roku życia, jeszcze nawet też niektóre statystyki mówią, jeszcze 3% wad zostanie zdiagnozowanych. Natomiast my chcemy dzisiaj mówić o wadach letalnych. Wady letalne to są bardzo ciężkie wady płodu, które nie poddają się leczeniu i prowadzą... Letalne, czyli trochę prowadzące do rychłej śmierci. Tak, i prowadzą do śmierci albo wewnątrzmacicznej, albo niedługo po urodzeniu dziecka. Czasami od razu. Czasami od razu. Mhm. Jakie to mogą być wady? To jest cała gama. To są wady ośrodkowego układu nerwowego, kiedy dziecko ma niewykształcony albo mocno uszkodzony mózg. To są wady typu agenezja nerek, gdzie płód nie ma w ogóle funkcjonujących nerek. I żyje tylko życiem matki, dopóki żyje jest dlatego, że przez łożysko matka oczyszcza z wszystkich toksyn krew płodu,
Dziecko jak się urodzi, udusi się w parę godzin, bo brak płynu owodniowego, który jest produkowany w nerkach przez płód, powoduje, że nie dojrzeją mu płuca. Więc dla części tych dzieci nie ma ratunku. Są bardzo poważne wady serca, są wady w ciążach mnogich na przykład, gdzie jeden z bliźniaków jest letalnie, śmiertelnie chory i brak pomocy jest także wyrokiem dla tego potencjalnie zdrowego który bliźniaka. Nie ma tej wady. Panie doktorze, mnie przeraża kilka rzeczy. Zanim przejdziemy do dramatu rodziny, która się dowiaduje o takiej sytuacji, to mnie przeraża to, że nasza myśl techniczna pozwala nam coraz bardziej zajrzeć w głąb człowieka, zanim coś się wydarzy. Cała diagnostyka obrazowa, do której zalicza się fantastyczna 3D, chociażby ultrasonografia. I to nie o to chodzi, żebyśmy mieli pamiątkowe zdjęcie, tylko możemy zapobiec dramatowi. To się rozwinęło. Za moich czasów to był zielony ekran, ja nic tam nie widziałam, coś mi pokazywali, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Dzisiaj to są tak naprawdę fotografie i to nie chodzi o pamiątkowe. Tak widzimy każdy narząd dziecka przecież. Oczywiście, tylko medycyna robi olbrzymie postępy. Postępy robi także perinatologia w tym zakresie, że pozwala wiele chorób leczyć, chorób płodu, tak, lub im zapobiegać, ale chciałbym też podkreślić, nie rozpoznajemy w dalszym ciągu wszystkich chorób, nie potrafimy wszystkich chorób leczyć. No, jeśli mamy aberrację chromosomową, nie jesteśmy w stanie dobudować do każdej komórki płodu chromozomu. Jasne, ale ja myślę, że warto się skupiać na tym, co możemy zrobić, a i tak kawałek tego niewiadomego pozostanie. Zanim porozmawiam z... Czyli zobaczcie, mamy tutaj lekarza, który odważnie mówi, że to jest... złe ze wszechmiar. A, to jeszcze jedno pytanie, zanim oddam głos Monice. Panie doktorze, był pan też lekarzem praktykującym, zanim te poprawki weszły, bo ma pan wieloletnie doświadczenie. I z pewnością pan komunikował niejednokrotnie rodzinom taką diagnozę, którą pan stawiał. Co zmieniło się, kiedy była ta trzecia opcja i mówił pan o tym, jaką rodzina ma możliwość. A teraz reakcje rodzin. Niech pan nam powie. Przede wszystkim dodajemy tym rodzinom dodatkowego cierpienia, niezasłużonego. Dlatego, że pierwszym ciosem jest to, że oni się dowiadują, że z tego wymarzonego potomka dziedziucia, tak. Tak, nic nie będzie. I druga reakcja, że my jako profesjonalni pracownicy ochrony zdrowia i nasze państwo nie jesteśmy w stanie pomóc. Że te kobiety... Trzeba szukać jakichś bypassów, jakichś... Tak, tak. Trzeba to robić albo w podziemiu, albo trzeba uciekać za granicę. Trzeba się czuć obywatelem drugiej kategorii, bo nie można tutaj otrzymać pomocy. Bo przecież to nie jest tak, że my walczymy, i to teraz o tym powiemy z Moniką, że my jako społeczeństwo walczymy o to, żeby kogoś zmuszać do terminacji ciąży, tylko dać wybór, prawda? A ten wybór został odebrany, skazując rodziny na ponoszenie ogromnych kosztów, czasami wykonywanie zabiegów w warunkach grożących życiu i zdrowiu, lub też szukanie pomocy za granicą. Przecież my nie walczymy o przymus, tylko o wybór. A zrobiono przymus donoszania tych ciąż. Pewnie pan prowadzi też te ciąże, które nie mogą być terminowane. Jak pan widzi psychiczną kondycję rodziny i kobiety w takiej sytuacji? No, tak jak na naszym filmie nawet to widać. Tworzy się chore osoby, które są potencjalnie zdrowe. Te kobiety przeżywają dramaty psychiczne. To są ciężkie choroby. One grożą samobójstwem. Popadają w ciężką depresję. Wiąże się to z traumą na całe życie. I dotyczy to nie tylko tych kobiet, ale właśnie całych rodzin. Poza tym mamy skutki społeczne. Takich aborcji z powodów embriopatologicznych w ostatnim roku przed tym orzeczeniem, tak,
pani Przyłębskiej było około 1100 w Polsce. Więc z powodu 1100 kobiet zrobiliśmy problem dla wszystkich potencjalnych i obecnych ciężarnych, dla wszystkich kobiet, które planują ciążę, dla wszystkich ich rodzin, dla ich mam, babci, mężów. I problem społeczny z powodu krzywdy tego 1000 zrobił się dla całego kraju. No, ja myślę, że jest to jedna z przyczyn tego, że tym bardziej, że też wiek rozrodczy się podwyższył, prawda? W starszym wieku w tej chwili kobiety rodzą dzieci niż niegdyś, więc to ryzyko tych wad też z wiekiem wzrasta, prawda? Więc myślę, że te późne macierzyństwa mogą być odkładane w ogóle na półkę właśnie przez tą ustawę. Tak. Czy ma pan też takie odczucie? Oczywiście, kobiety reagują w ten sposób, że mówią: ja nie zaplanuję ciąży, ja nie zaplanuję kolejnej ciąży, ja nie zaplanuję ciąży w ogóle, bo się boję. Co tak będzie? Generalnie my odbieramy kobietom prawo wyboru. Właśnie. Na ten problem ciąż embriopatologicznych jest wycinkiem, którym chcemy uzmysłowić naszym odbiorcom, widzom, społeczeństwu, że w tak bardzo traumatyczny sposób te kobiety potraktowano, ale to dotyczy wszystkich ciąż, niechcianych, aborcji. Tak, tak. Więc ja dzisiaj wyjęłam tylko ten jeden temat. Przed ustawą było bardzo źle. Tak. Ja wyjęłam dzisiaj ten jeden temat, bo on jest taki moim zdaniem najbardziej dramatyczny. I jest z nami Monika Sawicka-Kasprzak. Kacprzak, przepraszam, to muszę się poprawić, która jest współtwórczynią kampanii O tym się nie mówi. Moniko, zanim przejdziemy do materiałów, jakie powstały na skutek, czy też w trakcie kampanii, to powiedz nam, o co my walczymy, bo ustawa zapadła, klamka zapadła. Co my chcemy i o co my walczymy? Zanim odpowiem na to pytanie, to chcę tobie i państwu powiedzieć, że siedzę na tej kanapie nie tylko jako współtwórczyni, malutki trybik w tej całej ogromnej akcji, którą tworzą odważni ludzie. Siedzę tutaj jako matka, która również straciła dziecko w takich okolicznościach. Było to dawno temu, 30 lat temu, ale o tym się nie zapomina. Ani nie zapomina się emocji, ani nawet koloru ścian w szpitalu. Tak. Moja córka... Ja pamiętam twarz lekarza, 38 lat temu to miało miejsce. Moja córka urodziła się z wadą, z akranią, czyli bez czaszki. Bez czaszki, poza tym miała jeszcze rozszczep kręgosłupa i wiele innych wad, które nie zostały wcześniej wykryte. Więc kiedy Anita Czerniecka zaproponowała mi przyłączenie się do tej akcji, nie zastanawiałam się zbyt długo, bo to było oczywiste, zwłaszcza, że wcześniej napisałam książkę właśnie na ten temat. Książka ma tytuł Niebo, Niebo piekło. Piekło. Niebo piekło, i to jest zbiór historii kobiet, które miały wybór, a mimo wszystko przeżywały w sposób nieprawdopodobny te sytuacje. Na YouTubie jest film, gdzie ja czytam jeden z rozdziałów tej książki. Jakbyście chciały poszukać, to serdecznie zapraszamy. Dobrze, Moniko, akcja na czym polega? Film. Akcja polega na tym, proszę państwa, że chcemy edukować. Powiedziałaś na początku, że wiele osób nie rozumie pojęcia wady letalne. Wady letalne, czyli wady prowadzące w efekcie do śmierci. Prychłej śmierci. Lekarz nie jest w stanie określić, kiedy to dziecko umrze, ale z pewnością umrze. I ja tutaj przygotowałam fizjologicznie sobie... Fizjologicznie nie ma szansy na przeżycie, po prostu. Nie ma. Przygotowałam sobie absurdalne uzasadnienie Konstytucyjnego Trybunału. Prosimy. Nie uczę się wzór na pamięć, więc pozwólcie państwo, że będę cytowała. Jasne. Trybunał Konstytucyjny stwierdził zatem, że legalizacja zabiegu przerywania ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu, nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Wszak nawet pozbawione wątpliwości stwierdzenie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu nie oznacza, i proszę się wsłuchać w ten fragment, że dotknięty nimi człowiek nie będzie mógł korzystać w pełni z praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie w postnatalnej fazie życia. Czy to oznacza, że dziecko z wadą letalną na przykład będzie mogło pójść i oddać głos w wyborach? Czy to oznacza, że to dziecko będzie funkcjonowało na takim samym poziomie lub zbliżonym, jak my funkcjonujemy? To znaczy, Moniko, nie... To jest absurd i to uzasadnienie jest pełne absurdów. Ja nie rozumiem połowy tego, niby to jest po polsku. Bo tego się nie da zrozumieć. Are you talking to me? Jak w ogóle... Tego się nie da zrozumieć. Jak dziecko obarczone wadami, ciężkimi wadami, już pomijmy te wady letalne, może funkcjonować i korzystać w pełni. To jest słowo klucz. Ale ja myślę, że to jest jeszcze wolności. Większy problem. Po pierwsze, tu jest, moim zdaniem, to tutaj jest problem na kilku etapach. Pierwszy etap to jest to, że diagnostyka obrazowa, która pozwala zajrzeć wewnątrz człowieka, między innymi kobiety ciężarnej, wręcz wewnątrz płodu, tak, do wnętrza płodu, nie chroni przed dramatem, dla którego została stworzona. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest wymuszanie czegoś, a my walczymy o wybór. Czyli to jest przymus i to jest przymus, przepraszam bardzo, noszenia w łonie... Kobieta jest żywą trumną. Jesteśmy takim katafalkiem, tak? To jest hipokryzja przyznawania jakiejś godności jeszcze nie człowiekowi. Na tej samej zasadzie akceptujemy śmierć kliniczną, gdzie człowiekowi z bijącym sercem możemy pobrać narządy, możemy stwierdzić jego śmierć, a tutaj mamy czasem kupkę komórek i przyznaje się pomyłkowo prawa nie wiadomo jakie. Większe ale ja niż prawa kobiety. Tak, tak. Prawa kobiety, prawa matki, która potem będzie miała depresję wieloletnią, która będzie, że tak powiem, miała pogorszenie funkcjonowania społecznego przez tą traumę. Ale jest jeszcze trzeci etap. To jest to państwo, które wydaje taką ustawę, taką poprawkę, jak zachowuje się wobec rodzin dotkniętych, które lub podejmą wybór dobrowolny i powiedzą rodzę, czy ta kobieta, która urodzi to nieżywe dziecko, ma opiekę psychiatryczną, psychologiczną, wsparciową? Czy dzieci, które nawet jakiś czas będą żyły, uzyskują od tego państwa szczególną opiekę i pomoc? To się w ogóle nie dzieje. Więc... To się w ogóle nie dzieje, właśnie. Bo to państwo troszczy się o dziecko, które jest w łonie matki, a w momencie, kiedy z brzucha wyjdzie, przestaje interesować nasze obecne władze. Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o czym się nie mówi. Tak nazywa się ten projekt. O tym się nie mówi i projekt polega głównie na edukacji. Na tym, by po prostu ludziom pokazywać, bo obraz działa na wyobraźnię. Jakie materiały, Moniko, powstało? Jakie działania powstały w ramach edukacji? Bo jest film, który jest takim, powiedziałabym, centrum tych materiałów. Co to za film, gdzie go możemy zobaczyć? O tym się nie mówi. I taki jest tytuł tego filmu. Możemy go zobaczyć na YouTubie. Do tej pory obejrzało go około 240 tysięcy ludzi przez miesiąc. Nie jest to wynik na miarę jakiegoś klipu, ale jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na bardzo małe zainteresowanie społeczeństwa po tych protestach masowych, które się wylały na ulicę. Później był bitewny opad. Był, tak. I ten opad trwa, a my chcemy w tym czasie właśnie, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje. Tak? Nie, my chcemy wykonywać pracę u podstaw, czyli edukować. Ten film ma pokazać to, czego człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić, bo mówimy wady letalne, bez czaszki, bez mózgu, dwie głowy, oko na środku czoła, ale kiedy się to zobaczy, to zupełnie zmienia się perspektywa. Jasne. I my zmierzamy do tego,
że kiedy będą, no bo do czego zmierzamy? Zmierzamy do przywrócenia starego zapisu, tak? Nie. Tą całą akcję. Nie. Bo do czego nie. my zmierzamy? No bo wyedukujemy, ale dalej trwamy w tej ustawie. Ustawę może zmienić tylko kolejna władza. No właśnie. Nie jesteśmy aż tak naiwni, żeby wiedzieć, żeby wierzyć w to, że ten rząd... Sami zmienią, na co się zgodzi. Dążymy do tego, by jak najwięcej osób przyłączyło się do nas i pokazywało ten film w swoich miastach, miasteczkach, wioskach za darmo. My ten film udostępniamy i również każdy z nas z ekipy wtedy, kiedy może, jedzie na taką prezentację. No dobrze, ale ja powtórzę pytanie. Wioska. Co my chcemy osiągnąć? W efekcie chcemy przy zmianie racji stanu, przy zmianie władzy odzyskać ten zapis? Nie. My chcemy wyedukować społeczeństwo do tego, żeby zrozumiało, że ważna jest po pierwsze danie wyboru i że wyższą jakością jest życie i zdrowie kobiety. Ale to my nie mamy wątpliwości, tylko co my chcemy, żeby się z tym zapisem stało? Chcemy, żeby zniknął, tak? Chcemy, żeby zniknął, ale chcemy tak zniknął. Jak... Chcemy, żeby kobieta... Żeby się pojawił tak naprawdę. Chcemy, żeby kobieta była podmiotem, żeby mogła decydować o swoim ciele. Jasne. O swoim rozrodzie, o tym, czy jest w ciąży, czy nie jest. Bo tak samo dramatem może być dla młodej dziewczyny, która przyjedzie, powiedzmy, do Warszawy na studia 18-19 lat, zajdzie w ciążę, czy nagle okazuje się, że nie może wrócić do swojego małego środowiska, bo ją... rodzina i małe miasteczko przeklnie, chłopak nie jest zainteresowany ciążą, czy ona nie ma prawa decydować o sobie, czy ona nie będzie chora z powodu tego, że grozi jej decyzja na całe życie? Oczywiście, to wszystko rozumiemy. Czyli krótko mówiąc, licząc na to, że kiedyś władza się zmieni, chcemy, żeby przywrócono do tej ustawy możliwość terminowania, czyli kończenia ciąży, tak jak było, czyli w przypadku poważnych wad. Więcej. Uważam, że więcej. My wcale się nie ograniczamy do tego tak zwanego kompromisu. Natomiast naszym celem jest edukowanie, czyli my mamy jeszcze szersze plany. Chcemy edukować o zdrowiu kobiety. Chcemy edukować i starać się o to, żeby przywrócić tabletkę postkoitalną, dostępną bez recepty, żeby była refundowana antykoncepcja. W tej chwili nauczycielki skarżą się, że mają jedną lekcję biologii w tygodniu w szkole, a lekcje religii są dwie. Czyli chcemy generalnie za tym, żebyśmy mieli coraz więcej świadomych, dzieci świadomie tak poczętych na świecie. Ja na poparcie słów pana doktora przygotowałam sobie taki mini plakacik. Już w grudniu rusza projekt realizowany w 16 odsłonach. Będzie 16 wykładów. Projekt Czego nie powiedzieli mi rodzice, a co przekażę córce i synowi. Znakomicie. Będą te prelekcje prowadzili nasi lekarze, którzy z nami współpracują. Tutaj jest pan doktor Socha. I edukacja i jeszcze raz edukacja. Taka naprawdę praca u podstaw. Czyli edukacja, żeby do poczęć dochodziło świadomie i w sposób chciany. Żeby nasze dzieci przewidywały konsekwencje rozpoczęcia życia seksualnego. I by wiedziały, jakie mają narzędzia. Nasze wnuczęta też, tak? Nasze dzieci, nasze wnuczęta. W tym obszarze jesteśmy już. Panie doktorze, ja mam pytanie ostatnie, historyczne. Za moich czasów było coś takiego w przychodniach zdrowia jak poradniaka. Poradniaka, czyli można było wejść z ulicy i uzyskać opiekę ginekologiczno-położniczą. W każdej chwili mieć ciążę prowadzoną w poradnika, nie było tam żadnych skierowań, zapisów. Czy to komuś przeszkadzało, że to zniknęło? Bo to była fantastyczna historia. Teoretycznie ginekolog jest już jednym z nielicznych specjalistów, do którego można przyjść. Bez skierowania. Okej. Natomiast, i trochę jest. Natomiast problemem jest to, że nasze państwo, nasz fundusz udaje, że to robi. Okay. Na przykład diagnostyka prenatalna w Polsce jest refundowana, jak kobieta skończy 35 lat. Czyli jak mam 34 lata... Ale po co ona, skoro i tak tej ciąży nie można terminować? No, może można by leczyć. Po co? No dobrze.
Słuchajcie, zostawmy ten temat. Ja wiem jedno. Jesteśmy jako kobiety i jako rodziny pozornie wspierani. Uważam, że mamy zakładane na szyję pętle idiotycznych decyzji, społecznie szkodliwych dla całej rodziny. Dziękuję wam bardzo. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, że my nie edukujemy tylko społeczeństwa, ale również sieciujemy. Łączymy lekarzy, prokuratorów, sędziów. Oni się poznają na pokazach. Na pokazach na przykład w Naczelnej Izbie Lekarskiej, która organizuje te pokazy w regionalnych izbach. I one się już odbyły i będą odbywać poza tymi otwartymi pokazami dla społeczeństwa. Bardzo często po raz pierwszy lekarze obecni na tych pokazach mają okazję dyskutować ze sobą. Moniko, również. Wiesz co, przepraszam cię bardzo, ale musimy już naszą rozmowę spuentować. Natomiast kiedy już ruszą te wszystkie pokazy i te rzeczy, które oprócz filmu będziemy mogły przekazać swoim córkom, swoim dorosłym wnuczkom, to myślę, że albo wpadniesz do nas ponownie, albo się połączymy online i wtedy nam po kolei powiesz, bo na razie mamy wlaną gorącą lawę filmem, teaserem i komentarzami pana doktora, a myślę, że w ten element edukacyjny my, babcie, włączymy się z pewnością i tylko informuj nas na bieżąco, jakie kolejne materiały są. Pierwszy pokaz 13 grudnia w Sztumie. Sztum, czyli północ, ma dostęp do tego pokazu i do możliwości porozmawiania. Ja wam bardzo dziękuję za przyjazd. Dziękujemy.